Cześć moi drodzy widzowie, doktor Adrian się kłania z tej strony. Jestem w hotelu. Ostatnie targi przede mną. Kończymy sezon targowy, więc jest dobrze, będzie troszeczkę więcej czasu, ale to dopiero po powrocie. Za tydzień wyjeżdżam na 2 tygodnie, ponad 2 tygodnie. Mnie nie będzie, będę na innym kontynencie. Postaram się jakoś tak nagrać do przodu, żeby filmy umieścić na YouTubie, aczkolwiek nie obiecuję. Nie obiecuję, że tak będzie. Może się zdarzyć tak, że będzie dłuższa przerwa, ale jeśli tak będzie, to przed moim wyjazdem wrzucę filmik informacyjny. A moi drodzy, dzisiaj troszeczkę spóźniony Bravo Sport. Dlaczego Bravo Sport? Dlatego, że jest dodatek Mecha Taxów, jest saszetka i tutaj Tops bardzo fajnie nas zaskoczył. Przynajmniej mnie. Ponieważ w saszetce możemy znaleźć złotą kartę. Złotą kartę limitowaną, więc naprawdę jest super. Dzisiaj także znalazłem puszkę z naklejkami. To sobie też nagramy. Może sobie zrobimy takie porównanie karty kontra naklejki. Zobaczymy. Natomiast dzisiaj Bravo Sport. Co tu dużo można mówić o tym? Gazetka pewnie wszyscy znają. Ci, co czytają Bravo, to już pewnie mieli okazję przeczytać, ponieważ Bravo wychodzi we wtorek, a dzisiaj mamy czwartek, więc nie, w środę chyba Bravo wychodzi, nie? Wczoraj wyszło. Mamy tutaj rozbitego snajpera, mamy top 15, moi drodzy. Lista ulubionych sportowców. No oczywiście Cristiano Ronaldo przegrał, podobnie jak w strzelców. Robert Lewandowski został królem strzelców eliminacji Mistrzostw Świata. No i to się chwali, to się chwali. Na trzecim jest Milik. No Milik niestety po raz kolejny kontuzja. No i mam nadzieję, że wyzdrowieje i Nawałka go weźmie na te Mistrzostwa Świata, bo zasłużył. Oczywiście, jeżeli będzie w pełni sił, ponieważ jeżeli nie będzie się nadawał, no to wiadomo, że lepiej dać komuś innemu szansę niż zajmować niepotrzebnie miejsce i grzać ławę. Cristiano Ronaldo przegrał, moi drodzy. Nie strzelił w ostatnim meczu ze Szwajcarami gola i przegrał. Przegrał wyścig do króla strzelców eliminacji właśnie z Robertem Lewandowskim. Kogo my tutaj mamy jeszcze? Leo Messi, moi drodzy, wygrał właściwie w pojedynkę mecz eliminacyjny właśnie do Mistrzostw Świata i rzutem na taśmę Argentyna jednak zagra, moi drodzy, zagra na Mundialu, co mnie cieszy, bo Mundial bez Messiego to byłaby bardzo duża strata. Znalazł się jeszcze Grosicki, Pazdan, nawet się znalazł Gortat na 15, także jest troszeczkę tego. No i co my tutaj mamy? Leo Messi miażdży rywali. No i właśnie. Liga Mistrzów, 50 goli Barcy w Champions League. Messi to jest Messi, moi drodzy. Jeszcze pewnie wiele razy nam spowoduje uśmiech na twarzy. Liverpool kontra Manu. Neymania, właśnie. Neymar się odnalazł w PSG, bardzo szybko łowca goli, brazylijski Ronaldo. No i mamy tutaj także jakieś tam popierdoliny, plakaty, których ja nie zbieram. Wiktor tam od czasu do czasu sobie coś powiesi, ale to nas tutaj nie interesuje. Za bardzo nas interesuje, moi drodzy, mamy jakieś. Interesuje nas ta mała, cienka saszetka. Cienka, ponieważ ona obejmuje tylko właściwie trzy karty. Także słabitko, ale za to jest moc, moi drodzy, w tej saszetce, ponieważ mamy tutaj, czy jeszcze tutaj jest napisane? No, trzy karty, w tym jedna limitowana karta, nawet jest to opisane na saszetce, więc super. No i zobaczmy, jak ta karta wygląda. Ta Champions League zdecydowanie najlepsza edycja Champions League od czasów, kiedy Top przejął właśnie tą edycję. Zdecydowanie najlepsza. No a tutaj mamy złotą kartę limitowaną, moi drodzy. Gold Limited Edition. Edizione.
Ciekawe, gdzie będzie można trafić jeszcze na karcie. Tu mam pro kodzik, możecie zresztą sobie, proszę bardzo, łapcie koda. No i tutaj jeszcze dwie karty, tak zwane bazowy. Mamy Torresa i mamy duo, dokładnie defensive duo. Także no, zrehabilitowało się troszeczkę TOPS za te promocyjne saszetki pięciokartowe bez kart specjalnych. Tutaj zdecydowanie, zdecydowanie na plus i oby więcej takiego typu akcji. Kto wie, może w następnym będzie srebra i brązowa do trafienia. Zobaczymy. Także to tyle, moi drodzy, z dzisiejszego openingu Brawo Sportu. No a już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Prawdopodobnie wrzucę, jeszcze dzisiaj nagram, a jutro wrzucę tą puszkę z naklejkami. Ale to się jeszcze okaże, jeżeli będę miał siły i chęć oczywiście. Dobra, to tyle. Serdeczne dzięki. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. Hej.